się Agata Cerońska i chciałabym dzisiaj dosłownie w kilku zdaniach przedstawić Ci oto tą książeczkę, która jest, mogę powiedzieć, takim moim życiowym produktem. Jest to książka o przebaczeniu. Tytuł jest jej Przebaczenie, droga do wolności. Jest to książka wartościowa dla mnie i na pewno też może być książką wartościową dla Ciebie. W tej książce opowiadam tak naprawdę historię swojego życia. Nie jest to książka, która jest zbiorem informacji z Wikipedii. Jest to książka, która opowiada o moim życiu. Ja zmierzyłam się w moim życiu z tematem przebaczenia. Temat przebaczenia odegrał w moim życiu bardzo ważną rolę. I chciałabym, żebyś przeczytał tą książkę i żebyś też Ty jako w ogóle człowiek przede wszystkim, żebyś zmierzył się z tematem przebaczenia. Czemu tak naprawdę podjęłam się, aby tę książkę napisać? Dlatego, że nieprzebaczenie utrzymuje człowieka w sidłach niewoli. Nieprzebaczenie utrzymuje w niewoli Ciebie i utrzymuje w niewoli człowieka, któremu po prostu masz przebaczyć. Kiedy ja byłam jeszcze osobą nienarodzoną z Bożego Ducha, związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej i moje życie zostało mocno poranione. Kiedy oddałam osobiście Chrystusowi swoje serce, dostąpiłam zbawienia, mocy przebaczenia grzechu, ale tym samym też zdolności do tego, aby w sposób właściwy określić swoje życie i aby w sposób właściwy zacząć swoje życie badać. I tak naprawdę dopiero poznanie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela spowodowało, że mogłam wziąć się za temat przebaczenia w moim życiu. Przez wiele lat nie rozumiałam tematu przebaczenia, a dokładnie głębokości przebaczenia, ponieważ przebaczyłam od razu, czyli podjęłam swoją decyzję. Natomiast masa rzeczy w moim życiu absolutnie część rzeczy we mnie nie rozumiało głębokości przebaczenia. Kiedy zaczęłam poznawać siebie, zaczęłam też uświadamiać sobie, że przebaczenie to jest jedna rzecz, a odpuszczenie jest rzeczą drugą. I w tej krótkiej książeczce, niespełna 60-stronicowej, daje różne narzędzia i wskazówki, z czym ja, jako człowiek, zmagałam się. Polecam Ci tę książkę. Uważam, że jest to książka, która pomoże Ci zobaczyć, czy tak naprawdę jesteś człowiekiem, który przebaczał lub który przebacza. Podejdź do tej książki jako do prezentu, który jest ode mnie, jako od człowieka dla Ciebie. Mogę dzisiaj powiedzieć, że przebaczyłam mojemu winowajcy tak, jak przebaczył mi Bóg. Czyli zdecydowałam, że przebaczam, odpuściłam, jestem wolnym człowiekiem. Mam dzisiaj uwolnione emocje do tego, żeby być blisko z człowiekiem, który mnie kiedyś poranił. Mam uwolnione emocje do tego, żeby prawidłowo przede wszystkim też patrzeć na drugiego człowieka. Niech ta krótka moja życiowa historia będzie dla Ciebie prezentem na całe Twoje życie. Życzę Wam dobrego czytania.